Głogowskie Starostwo Powiatowe od kilku dni szuka nowego dyrektora Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej. Pełniąca dotąd tę funkcję Kamila Mackiewicz-Klimczuk złożyła rezygnację. Obecna pani dyrektor ma okres wypowiedzenia do końca sierpnia. Pani dyrektor wcześniej składała prośbę o skrócenie tego okresu, natomiast w tej chwili wycofała tą prośbę. Sama odchodzi, czy powiat jej dziękuję? Nie. Pani dyrektor złożyła sama wypowiedzenie z zachowaniem okresu, 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Do konkursu zgłosiła się tylko jedna kandydatka. To Justyna Smalec, była już dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Dlaczego nie pełni już tej funkcji? Trudno oficjalnie powiedzieć. Wiadomo natomiast, że byli współpracownicy mieli oskarżać ją o mobbing. O sprawie zawiadomiona została nawet prokuratura. Do prokuratury rejonowej w Lubinie wpłynęło anonimowe zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach i zgodnie z regulaminem prokuratorskim zostało przesłane do właściwej jednostki policji, do Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, celem sprawdzenia podnoszonych okoliczności w anonimie. Z polkowickiej policji otrzymaliśmy jednak lakoniczną odpowiedź, że czynności w tej sprawie nie są prowadzone. To nie oznacza jednak, że sprawy nie ma. To wynika chociażby z odpowiedzi mailowej, jaką otrzymaliśmy od wicestarosty polkowickiego Jana Wojtowicza. Informuje, że docierały do nas informacje od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach związane ze współpracą z dyrektorem jednostki, w związku z czym prowadzone były rozmowy dyscyplinujące z dyrektorem. Po otrzymaniu anonimowej skargi powołana została komisja do oceny podniesionych w niej kwestii. Dyrektor jednostki nie współpracuje już z powiatem polkowickim. Głogowski wicestarosta, który odpowiada za rekrutację nowej dyrektorki pieczy zastępczej, o sprawie coś słyszał i rozmawiał ze starostą polkowickim. Jeremi Hołownia mówi, że dopóki nie ma żadnego oficjalnego postępowania, to warto dać szansę kandydatce. Ja jestem zdania, że jeżeli pani będzie mogła tutaj pełnić funkcję dyrektora, no to również zobaczymy, spróbujmy, dajmy szansę, bo jeżeli chodzi o to, że pani jest fachowcem, to pan starosta potwierdził, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o kompetencje tej pani, są duże. Wicestarosta nie wiedział jednak, że do prokuratury dotarł anonim w sprawie rzekomego mobbingu byłej dyrektorki PCPR w Polkowicach. Jeżeli chodzi o anonimowe zgłoszenia, to ja podchodzę bardzo ostrożnie, natomiast jeżeli jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie, to na pewno tym się zainteresuje. Justyna Smalec pojawiła się dziś w głogowskim starostwie, aby wziąć udział w drugim etapie rekrutacji. Przed naszą kamerą odmawiała jednak jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie. Pani rozstała się za porozumieniem stron, czy jak ze starostą? To nie jest temat rozmowy. Czyli odmawia pani komentarz? Oczywiście. Na wyniki rekrutacji trzeba będzie poczekać jeszcze kilka dni. Starosta powiatu głogowskiego powiedział nam jednak, że sam wolałby połączenie pieczy zastępczej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wtedy nie trzeba byłoby zatrudniać nowej dyrektorki, ale sam poczeka na decyzję komisji i przyjrzy się sprawie przed podjęciem ostatecznej decyzji. Rozmawiamy jeszcze jakby przed zakończeniem pracy komisji. Nie mam na biurku jeszcze ostatecznego werdyktu komisji, ale też propozycji po naborze, więc jakby w tym temacie nie będę się wypowiadał. Będę miał troszkę czasu, żeby zapoznać się z dokumentami, z tym, co Państwo też mówicie, z tymi zastrzeżeniami do jedynej kandydatki i na pewno będziemy rozmawiać na zarządzie, jaką podjąć decyzję. Justyna Smalec powiedziała nam jeszcze, że jeśli zostanie wybrana na stanowisko dyrektorki PCPZ, to będzie odpowiadała na pytania dziennikarzy. W sprawie na pewno będziemy się jeszcze przyglądać.